Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. Witaj. Ten film jest dla Ciebie, jeśli masz dużo opór przed tym, żeby wystawiać sobie cele. Bardzo wielu z nas ma problem i ogromny opór przed tym, żeby wystawiać sobie cele. I bardzo często wiąże się to z tym, że boimy się, że poniesiemy porażkę. I skoro mamy brak zaufania i brak wiary w to, że osiągniemy nasz cel, to po co w ogóle go wystawiać, tak? Po co narażać się na to przykre uczucie porażki? Jeśli myślisz, że mówię w tej chwili o Tobie, no to zapraszam do pracy. Zaczynam na punkcie karate. Jeśli jeszcze nie wiesz, co to jest metoda EFT, zobacz sobie tutaj, jest krótki film, w którym tłumaczę tą metodę, a reszta karate. Pamiętaj też, że jeśli polubisz ten film, to dużo łatwiej będzie Ci trzymać się swoich celów. Pamiętaj, im bardziej specyficzny będzie Twój tapping, tym bardziej efektywny. Nie bój się zmieniać moich zdań, żeby bardziej Ci pasowały. Używać konkretnych imion, dopowiadać, uściślać, powtarzać coś, co bardzo do Ciebie przemówiło i tego typu. Te filmy to tylko przykład dla Ciebie, a im bardziej ukonkretnisz rundki, tym lepsze osiągniesz efekty. Pamiętaj, to właśnie w konkretnym tappingu tkwi Twoje złoto. Pomimo tego, że mam opór przed tym, żeby wystawiać sobie cele, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że mam bardzo duży opór przed tym, żeby wystawiać sobie cele, to decyduję się kochać i szanować siebie. Pomimo tego, że mam bardzo duży opór przed tym, żeby wystawiać sobie cele, ponieważ część mnie mówi, jak już sobie wyznaczę cel, to albo muszę już iść w tym kierunku, a ja nie jestem pewna, czy to jest w ogóle możliwe, czy sobie poradzę. Albo muszę znieść ten ból rozczarowania. To wydaje mi się dużo bardziej prawdopodobne. I pomimo tego, że mam opór przed tym, żeby wyznaczać sobie cele, to decyduję się totalnie, całkowicie kochać, szanować i akceptować siebie. I może każdą inną osobę, która nauczyła mnie myśleć i zachowywać się w ten sposób. Przechodzimy na punkt brwi. Cały ten opór przed tym, żeby wyznaczyć sobie cel. Cały ten opór przed tym, żeby wyznaczyć sobie cel. Cały ten strach przed tym, żeby wyznaczać sobie cel. Cały strach przed tym rozczarowaniem, które może się pojawić. Jeśli wyznaczę sobie cel i nie uda mi się go osiągnąć. Tak bardzo się boję, że jeśli wyznaczę sobie cel i go nie osiągnę, to będę musiała czuć się rozczarowana. Będę musiała być zła na siebie. Po co mam sobie coś takiego robić? Więc jeśli nie wyznaczę żadnego celu, to nie ma ryzyka. Przynajmniej to mi podpowiada jakaś część mnie. Poprzez to, że nie wystawiam sobie celu, unikam ryzyka rozczarowania. Tylko tak naprawdę to gwarantuje to. Ponieważ są rzeczy, których pragnę. I kiedy odmawiam sobie tego, by wyznaczyć cel, to ja po prostu sobie odmawiam. Bo część mnie wie, czego tak naprawdę bardzo pragnie.
I zamiast poradzić sobie z ryzykiem, że się rozczaruje, jeśli wyznaczy sobie cel i go nie osiągnę. To gwarantuję sobie rozczarowanie przez to, że w ogóle nie wyznaczam tego celu. Nie postępuję tak dlatego, że jestem zła bądź głupia. Nie robię tak dlatego, że jestem słaba bądź leniwa. Po prostu tak zostałam nauczona postępować. Inni ludzie mnie tego nauczyli. Inne osoby, które też boją się rozczarowania. Te osoby nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że gwarantują sobie swoje rozczarowanie. Ale przekonali siebie, że oni tego w ogóle nie czują. Przekonali siebie, że po prostu tak musi być. I żeby uprawomocnić ich przekonanie, próbowali mnie też przekonać, że tak właśnie musi być. Ponieważ wtedy, kiedy ja odniosę sukces, to oni źle wypadają. Ale wcale tak nie jest. To daje im okazję na to, by zmienili swoje spostrzeganie. Mój opór przed wystawianiem sobie celu nikomu nie pomaga. Mi też to kompletnie nie pomaga. I teraz, kiedy pozwalam sobie na to, by to zobaczyć i to wiedzieć, to decyduję się zmienić moje myślenie. Uwalniam cały ten opór przed tym, by wystawiać sobie cel. Daję sobie pozwolenie na to, by wyznaczać cel. Cele. Decyduję, czego pragnę. Wyznaczam sobie datę, żeby dać sobie więcej motywacji. Ponieważ jestem w stanie to osiągnąć. Nie chcę już dłużej czekać. Jeśli nie zdobędę tego celu do tej wybranej daty, to też jest ok. Nie muszę sobie za to dowalać. Będę bliżej tego celu, niż byłabym w innym wypadku. I wyciągnę z tego jakieś wnioski i lekcje. Więc daję sobie pozwolenie na to, by móc wyznaczać mój cel. Żeby odkryć, co jest potrzebne, żebym mogła to osiągnąć. I uwalniam cały ten strach przed tym, żeby to osiągnąć. Bo część mnie może się bać osiągnięcia mojego celu. I co to znaczy? Na przykład, co inni o mnie pomyślą? Zostawiam to dla nich, do opukania. To jest bezpieczne dla mnie, żeby wyznaczać sobie cel. To jest bezpieczne dla mnie, żeby osiągać moje cele. Dlatego daję sobie wolność na to, by wyznaczać moje cele. Pozwalam sobie czuć się z tym dobrze. W ciele, w duchu i w umyśle. Zamknij oczy, weź sobie wdech. Otwórz usta, wydech. Daj sobie moment na to, żeby pomyśleć, jaki cel chodził Ci po głowie, ale nie pozwalałeś sobie go wyznaczyć. Otwórz oczy. Zachęcam Cię do tego, żeby siąść teraz nad tym celem
i wypisać go sobie. Pamiętaj, że kiedy wyznaczasz swoje cele, to po pierwsze one muszą być realistyczne, tak? Czyli na przykład nie wystawiamy sobie celu, że za miesiąc będę miała $1 000 000, bo po prostu twoja podświadomość nigdy w to nie uwierzy i będzie tak walczyć temu, że to nie może się stać. Ale na przykład, żeby zacząć zarabiać o 200 zł więcej na miesiąc, to już jest coś takiego, co umysł może na to pozwolić. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to jest możliwe, albo żeby na przykład schudnąć 2 kg w miesiąc, a nie 20. Więc po pierwsze, nasze cele ustawiamy, wybieramy bardzo specyficznie i nie mówimy, że za miesiąc, w przeciągu miesiąca schudnę, tylko na przykład 1 lutego 2023 ważę 65 kg. Tak? I tutaj jeśli chodzi o datę, zależy jakiej szkoły się trzymamy, jeśli chodzi o manifestowanie i prawo przyciągania. Jedni ludzie są bardzo za tym, żeby wystawiać sobie datę, a inni nauczyciele mówią, że absolutnie nie, bo kiedy wystawiamy sobie konkretną datę, to ograniczamy jakby wszechświat w tym, co, jak szybko bądź wolno on może zadziałać. Więc to zależy od Ciebie, czy postawisz sobie datę, czy nie. W każdym razie pamiętaj, cel w czasie teraźniejszym, im więcej szczegółów, im więcej detali, tym lepiej. Możesz powiedzieć, jak wygląda Twoja figura, jak się czujesz, kiedy patrzysz w lustro, jak się czujesz, kiedy zarabiasz tyle i tyle, jak wygląda Twoje mieszkanie, bądź dom, bądź nowy samochód, czy na przykład wakacje na Karaibach. Cokolwiek to będzie. No i słuchaj, też mogą się pojawić w Tobie lęki i strachy, jak myślisz o tym celu. I takie najbardziej znane to jest lęk przed tym, że odniesiemy sukces. Co się wtedy stanie, jak odniesiemy sukces? Albo lęk przed tym, że odniesiemy porażkę. Mogą one być też dwa naraz. Więc jeśli czujesz to, są też filmiki na YouTubie, na moim kanale i u innych trenerów EFT. Lęk przed sukcesem, lęk przed porażką. Zapraszam do opukiwania tych filmów, jeśli takie emocje się w Tobie pojawią. Jak i również, jeśli masz bardzo duży, konkretny cel, zwłaszcza dotyczący pracy z ciałem, być może utraty wagi albo przybrania wagi. Mam bardzo dużo doświadczenia w tej sferze, własnego doświadczenia, jak i również pracy z moimi klientami, więc jeśli potrzebujesz pomocy w osiągnięciu Twojego celu, zapraszam do opisu, znajdziesz szczegóły tam, jak umówić się ze mną na darmową 20-minutową konsultację, żeby zobaczyć, czy współpraca ze mną jest dla Ciebie. A ja bardzo chcę podziękować Tobie za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie. Mam nadzieję, że wkrótce znowu się zobaczymy. Pokój, kochani.